Audioteka.pl przedstawia. Ewa Winnicka i Dionisios Sturis. Głosy. Co słyszał morderca? Czy oskarżony przyznaje się do winy? Nie. Nie przyznaje się. Proszę o spokój. Spokój! Ewa? Dionis? Pamiętasz, co robiłaś w tamtą niedzielę? 14 sierpnia, prawie 8 lat temu pewnie, a ty? Naprawdę pamiętasz? Ja nawet nie bardzo wiem, gdzie wtedy byłem. Wydaje mi się, że w Atenach, ale teraz nie wiem, czy dostałbym urlop z radia. Niby lato, sezon ogórkowy, a działo się naprawdę dużo. Breivik i jego zamachy, start polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej, raport na temat katastrofy smoleńskiej. Więc pewnie byłem w Warszawie, ale informacji o tym, co zdarzyło się na Jersey, nie pamiętam. My akurat wracaliśmy z nadmorza całą rodziną. O tym, co się stało, usłyszeliśmy w samochodzie, w radiu. Starsze dziecko trochę się wystraszyło, a ja znowu zaczęłam myśleć o tym, co się może stać z człowiekiem na emigracji. To był temat, który bardzo mnie wtedy interesował, bo powoli zabierałam się za napisanie książki o Polakach, którzy wyjechali do Wielkiej Brytanii. I to był kolejny przykład, czy dowód na to, że nie zawsze musi być bajkowo. A imigranci to niekoniecznie królowie życia, jak niektórzy z nas chcieliby ich widzieć. Ty przecież też już wcześniej zajmowałeś się imigracją. Sam byłeś emigrantem i to na wyspie jakoś nawet podobnej do Jersey. Tak, wyspa Man i Jersey to jedna kategoria, dependencje korony brytyjskiej. I oba te miejsca w bardzo podobny sposób doświadczały najazdu polskich imigrantów zarobkowych, do których faktycznie przez kilka lat ja sam również się zaliczałem. Ale Jersey. Pytam, czy pamiętasz ten konkretny dzień, bo na Jersey każdy dokładnie pamięta Damiana Rzeszowskiego oraz to, co robił w niedzielę 14 sierpnia 2011 roku. Pamiętają tak, jak zwykle pamięta się trzęsienie ziemi czy wybuch wulkanu, gdy dochodzi do nieoczekiwanych zdarzeń na wielką, wcześniej niespotykaną skalę. Nazwisko Polaka i miejsce zbrodni, Victoria Crescent, to do dziś synonimy zła. Bo tego, co wówczas zaszło, nikt się nie spodziewał. To nie miało prawa się wydarzyć. To był kompletny szok. A po nim trzeba się było zmierzyć z dysonansem, bo wyspa to bezpieczne miejsce. Naprawdę bezpieczne miejsce. Miejscowi tak uważają, a policyjne statystyki tylko to potwierdzają. Ludzie powtarzali, że zbrodnie jak ta niedzielna zdarzają się gdzie indziej, po prostu. Nie na Jersey, gdzie mieszka zaledwie 100 tysięcy osób. W Ameryce, w Londynie tak, ale nie tu. 6 osób zabitych nożem? To nie ta skala. W myśl zasady mała wyspa, mała społeczność, mała zbrodnia. Wiesz co, gdyby świat był tak urządzony, pewnie wszyscy mieszkalibyśmy na Jersey. Albo na Guernsey, obok. Tak, albo na wyspie Man, albo na Sark. To także jedna z wysp normandzkich. Maleńka, długa na 5 kilometrów, szeroka na 2,5. Mieszka na niej 600 osób, a ich bezpieczeństwa strzeże zaledwie 2 policjantów. No, w każdym razie, na Jersey wszyscy wyspiarze powtarzają, że pamiętają, że była piękna pogoda tego dnia. Gorąco na tyle, że można było pływać w morzu, co nie zdarza się za często. Pływał na przykład nadinspektor policji Stuart Gould, który potem przejął śledztwo. To zasłużony policjant, który zanim przybył na Jersey, wsławił się aresztowaniem dusiciela z Suffolk. Faceta, który zabił 5 prostytutek w okolicach miasta Ipswich. Więc Gould dostał robotę na Jersey w nagrodę za ten sukces i przybył na wyspę zaledwie miesiąc przed tą dramatyczną sierpniową niedzielą. Akurat miał wolne i pojechał z rodziną na plażę na zachodnim brzegu wyspy. Telefon zostawiony na kocu dzwonił bez przerwy, a Gould tego nie słyszał. Nurkował. No albo dziennikarz jedynej lokalnej gazety, Jersey Evening Post. Pamiętasz, gdy odwiedziliśmy go w redakcji, też nam powiedział, że wyprawił się na wycieczkę kajakiem i niczego nieświadomy wiosłował kilka godzin. Tymczasem w stolicy zdarzyła się historia, o której potem pisał przez kolejnych kilka miesięcy niemal codziennie.
Pokazał nam wszystkie swoje artykuły na ten temat, w sumie kilkadziesiąt, a gdy go przepytywaliśmy, rzucał faktami z pamięci. Wszyscy pamiętają. Taksówkarze, lokalni politycy, z którymi rozmawialiśmy, kelnerzy w knajpach, polscy imigranci. No, Polacy pamiętają bardzo dobrze, bo akurat, jak na ironię, w tę niedzielę odbywał się polski festiwal przy porcie w centrum miasta. Lało się polskie piwo, smażyła kiełbasa, grała polska muzyka, głównie góralskie disco polo. No i była świetna zabawa. Chodziło o to, by wyspiarska Polonia zaznaczyła swoją obecność, pokazała, że nie jest tylko tanią siłą roboczą i że chce się zaprzyjaźnić z miejscowymi. O ile pamiętam, to była druga edycja tego festiwalu. Odbywał się już wcześniej. Zorganizowała go emigrantka bizneswoman Magda Chmielewska, która niedługo potem została konsul honorową Polski na Jersey. Więc poza kiełbasą na festiwalu można było też zjeść golonkę, pierogi, bigos i polskie ciasta. Celem była oczywiście integracja, bo imprezę częściowo sponsorowały władze miasta St. Helier. Wśród gości była też lokalna ludność, rodowici Jerseyczycy, to znaczy ci, którzy nie wybrali się akurat nad morze, żeby sobie popływać. No więc jest zabawa, gra muzyka, aż nagle w tłumie rozdzwaniają się telefony komórkowe. Jeszcze takie zwyczajne smartfony pierwszej generacji, na których dostęp do internetu był mocno ograniczony. A nie wszyscy mieli już wtedy Facebooka. To rodzice z Polski dzwonią i SMS-ują, bo już widzieli w telewizji, że na Jersey zdarzyła się straszna tragedia. Nie znają na razie szczegółów, ale dzwonią. Chcą się upewnić, że ich dzieci są bezpieczne. Rodzice w Polsce dowiedzieli się o krwawej masakrze szybciej niż ich córki i synowie, którzy bawili się w najlepsze 1,5 kilometra od miejsca zbrodni. Six people, including two children, have been stabbed to death on the Channel Island of Jersey. Police were called to a disturbance at a flat in St. Helier, which is the capital offshore financial center. A 30-year-old man is in police custody at Jersey Hospital. Cały świat mówił o tych tragicznych wydarzeniach. O masowym mordzie w wykonaniu Polaka pisały wszystkie najważniejsze gazety. Sama wyspa także zyskała wtedy rozgłos, ale nie taki, na jakim zależy lokalnym władzom. Jersey ma się kojarzyć z luksusem, bogactwem, wygodą, malowniczymi krajobrazami. Ma być rajem, tak też od lat pokazywanej w turystycznych broszurach, a Rzeszowski ten obraz zaburzył. Okej, to może powiedzmy, co wiemy o Jersey. Jak myśmy tę wyspę odebrali, gdy jeździliśmy tam zbierać materiały? No, ponieważ w Polsce mało kto o tej wyspie słyszał, zaznaczmy od razu, że nie chodzi o amerykańskie New Jersey. Oczywiście, chodzi o Old Jersey, maleńki skrawek lądu w wybrzeże Francji. Mnie Jersey kojarzy się z basenami. Kiedy leciałam tam po raz pierwszy, był listopad i myślałam, że Jersey to wielkie pojezierze, a to były folie zakrywające baseny. Z okna samolotu widziałam wielkie wille, wielkie zadbane ogrody i właśnie baseny. Było ich całkiem dużo. Pomyślałam, że jednak nie było przesadą to, co wcześniej czytałam, że Jersey to raj podatkowy i wyspa bogaczy. I bogaczy i biedaków, bo faktycznie przyjazny system podatkowy kusi milionerów, żeby zamiast na Kajmany przenosili się na Jersey i na tamtejszych kontach ukrywali swoje majątki. W zamian dostają prawo stałego pobytu i kupna domu. Na przykład rosyjskiemu oligarsze Romanowi Abramowiczowi prawo stałego pobytu, dostanie tego prawa zajęło pewnie 10 minut. No i od niedawna jest szczęśliwym posiadaczem willi z basenem. Za to normalni ludzie, nie należący do 1% najbogatszych, na prawo do kupna nieruchomości muszą poczekać kilka lat. Ale nawet wtedy nie bardzo mogą marzyć o kupnie własnego domu czy mieszkania, bo ceny są kosmiczne. Jeszcze mniejsze szanse na to mają imigranci, których na Jersey jest sporo. Pochodzą głównie z Madery i z Polski. Pracują w sklepach, na kasie, sprzątają hotele, nalewają piwo w pubach, remontują domy lub zbierają ziemniaki, bo Jersey Royal Potato, czyli słynne wyspiarskie kartofle, małe, w kształcie nerki, to odmiana uprawiana tylko na Jersey. To ponoć ulubiona odmiana królowej Elżbiety II. No, to ciekawe, że Polacy z Mielca i okolic sadzą, a później zbierają na polach na Jersey ziemniaki, które lądują na talerzu królowej w pałacu Buckingham. Wiesz co, ktoś musi je zebrać, żeby nie zgniły. Kiedyś robili to Francuzi i Irlandczycy, ale potem zbieranie przestało im się po prostu opłacać. Polakom ciągle się opłaca. Podobno większość nowych domów w okolicach Mielca i szerzej na Podkarpaciu, skąd także pochodził Rzeszowski, powstała dzięki pieniądzom z ziemniaków. A jak myślisz Jersey, to co masz jeszcze przed oczami?
No takie typowe wyspiarskie widoki. Latarnie morskie, porty, zatoczki, średniowieczny zamek na wzgórzu, długie plaże, piaszczyste na południu, kamieniste na północy, widok na brzegi Normandii, bo do Francji to rzut beretem. Trochę też dramatycznego krajobrazu, czyli niebezpieczne urwiska, klify, kratery, miejsca popularne wśród samobójców. Dużo zieleni i to przez cały rok, mech, bluszcz, ujadające bez przerwy mewy, brązowe krowy rasy Jersey, owce, pastwiska, pola winorośli. Duże wrażenie zrobił na mnie też diabeł, którego razem oglądaliśmy w parafii St. Mary. Raczej figura diabła. Tak jest, posąg z brązu, wysoki na 2 metry, z wielkimi rogami, owłosionymi udami, kopytami. Straszy albo zachwyca na środku małego stawu porośniętego rzęsą. Warto go zobaczyć. Na mnie akurat ten diabeł nie zrobił wrażenia, choć okolice St. Mary są przepiękne. Można tam dojechać double-deckerem, po drodze mijając wszystko to, co przed chwilą wymieniłeś. Ale Jersey to także dość okropna stolica. St. Helier, potwornie zatłoczone, zakorkowane, brzydkie miasto, które jest raczej kiepską wizytówką wyspy. Do tego ma wielki problem ze smogiem, w co aż trudno uwierzyć, bo to przecież miasto portowe, bardzo wietrzne. Pięknie za to jest tam, gdzie mieszkaliśmy, w parafii St. Xavier, nieco na północ od stolicy. Tak, mieliśmy szczęście, bo udało nam się wywalczyć stypendium, które polegało na tym, że podczas zbierania materiałów na Jersey mogliśmy przez kilka tygodni mieszkać we wspaniałym Chateau Vermont. Nazywa się po francusku, bo wyspa kiedyś była francuska i jeszcze do niedawna wszyscy Jerseyczycy mówili i po angielsku, i w Jerie, czyli miejscowym dialekcie języka normandzkiego, dziś już prawie wymarłym. No, ja przyjechałem do Chateau kilka dni wcześniej i jak już wszystko sobie obejrzałem, to wysłałem ci wiadomość, a ty na szczęście zachowałaś ją w telefonie. Ewa? Kurka, to jest normalnie pałac, ja nie mogę. Posiadłość chyba jakiegoś lorda, wjeżdża się przez wielką bramę, wyobraź sobie taki podjazd usypany z kamyków. Chyba ma, nie wiem, to wszystko jakieś 15 luksusowych sypialni. U mnie jest na przykład wanna ze złoconymi uchwytami. Są sale balowe, koncertowe, bo na co dzień tutaj działa Jersey Music Academy, czyli przychodzą dzieciaki i uczą się grać na skrzypcach, na fortepianie, na trąbce. Czekaj, podejdę chwilę, może usłyszysz, jak tam rzępolą. Ja mam w pokoju pianino, widok z okna na wielki, piękny ogród. Jak wylądujesz, to wsiądź w autobus numer 15. On jedzie prosto do centrum, na Liberation Station. Tam się musisz przesiąść w coś, co jedzie do Five Oaks, a tu w St. Xavier wyjdę po ciebie na przystanek, dobra? No to pa, przyjeżdżaj, pa. Dodam, że wokół są same pastwiska z krowami, kucykami, wąskie dróżki i oczywiście wille z basenami. Ale z drugiej strony ten pałac to dziwadło. Architekt zrobił koktajl ze wszystkich stylów, które znał ze szkoły i zbudował coś ostentacyjnego, coś, co udaje słodką wiejską posiadłość i zabytek jednocześnie. Ale było miło. No, nie wiem, czy pamiętasz, ale to właśnie w kuchni Chateau Vermont narodził się pomysł tego naszego audioserialu. Po całym dniu nagrań, zmęczeni, złożeni, siedzieliśmy w kuchni przy kolacji i winie i myśleliśmy, jak jeszcze inaczej, poza książką, którą przygotowywaliśmy, można opowiedzieć tę tragiczną historię. Tak było. Więc także z tego powodu to miejsce jest szczególne, ale kiedy przypominam sobie Chateau Vermont, przychodzą mi na myśl polscy imigranci. Myślę, że oni tak sobie wyobrażali swoje życie na wyspie Jersey, słodkie i trochę luksusowe, bo z zewnątrz wszystko wygląda bajkowo i dostatnio. Jest dobrze płatna praca, piękne okoliczności przyrody, można zostawić otwarte drzwi w domach, bo nikt niczego nie ukradnie. Można mieć spokojne życie. Rodzina Rzeszowskich też tak myślała. Nowy Sącz i Bydgoszcz, skąd pochodzili młodzi małżonkowie, przestały być atrakcyjne. Drogi funt wypierał tanią złotówkę. Miało być zupełnie inaczej niż w Polsce. Miało być bajkowo. Tylko że potem okazało się, że ten raj na Jersey może nie być tak do końca realny i że piekielnej strony wyspy może doświadczyć rodzina, o której ludzie mówią, że jest idealna. Rzeszowscy to była taka zwyczajna, fajna polska rodzina, nikomu nie wadząca, spokojna. Wystawiała polskim imigrantom dobre świadectwo. Damian i Iza mieli 2 ślicznych dzieci, Kinga i Kacpra, ładne mieszkanie w St. Helier z małym ogródkiem i miejscem na grilla. Finansowo powodziło im się całkiem dobrze, bo mąż jako budowlaniec zarabiał przyzwoicie, a do tego brał dużo nadgodzin. Doszło do tego, że majster tak mu ufał, że oddał mu klucze na budowę. Stać ich było na coroczne wakacje w Polsce, na samochód, ładne ubrania, imprezy ze znajomymi. Ale później pojawiły się problemy. W ich związku zaczęło poważnie zgrzytać i ci młodzi nie bardzo wiedzieli, jak sobie poradzić.
Na kryzys reagowali złością, agresją, potrzebą totalnej kontroli współmałżonka. Dochodziło do przemocy fizycznej i psychicznej. Rzeszowscy myśleli o separacji i rozwodzie, ale w końcu zgadzali się, że spróbują raz jeszcze. Gdyby byli w Polsce, może dostaliby więcej pomocy, wsparcie od rodziny i przyjaciół, ale na emigracji sprawy okazały się zbyt trudne. Na emigracji zwykle jest trudno, dużo trudniej niż w swoim kraju. Oboje pisaliśmy o tym już kilka lat temu, ty w książce Angole, ja w mojej książce o Polakach na Wyspie Man, gdziekolwiek mnie rzucisz. I z tych naszych reporterskich dociekań obojgu nam wyszło, że wyjazdy z kraju i nowy początek to potwornie trudne wyzwanie. I nie wszyscy je rozumieją, nie wszyscy są odpowiednio wyposażeni, by je udźwignąć. Ty nawet ukułaś takie powiedzenie, które świetnie ilustruje ten trud. Emigracja, amputacja. Bo emigracja to poza zyskiem zawsze także strata. Poradzenie sobie ze stratą zajmuje dużo energii i dużo czasu i nie wiadomo, ile zyskasz, ile stracisz. Dodatkowy aspekt, który utrudnia całe emigracyjne doświadczenie, to presja na sukces. Skoro wyjechałeś, musi ci się udać. Na pewno ci się uda. Człowieka może czekać tylko bogactwo i szczęście. Tak często myślą przyjaciele i krewni, którzy zostali w Polsce. Więc skoro takie są wobec imigrantów oczekiwania, oni nie mogą prosić o pomoc, nie mogą zadzwonić i się wyżalić, bo są królami życia. Muszą grać, takie są reguły. Wiemy, że właśnie Damian Rzeszowski nieszczególnie lubił prosić o wsparcie. Swoje problemy ukrywał tak dobrze, że nawet jego rodzice i teściowie długo nie widzieli w jego zachowaniu niczego podejrzanego. Mówili, że jest w świetnym humorze, podczas gdy jemu waliło się życie i tracił nad wszystkim kontrolę. To jest chyba moment, żeby posłuchać jednej z naszych rozmówczyń, która mieszka na Jersey już kilkanaście lat. Z Izą spotkaliśmy się w kawiarni przy samej plaży na zachodzie wyspy. Ten szum w tle to szum morza. Zapytaliśmy ją o warunki życia na wyspie, o koszty, jakie ponosi ona i jej znajomi imigranci, o to, jak je opisała. Ludzie ciągle mają takie wyobrażenie jak o emigracji amerykańskiej z lat 80., że po prostu jedziesz do tej Ameryki, do Chicago, prawda, i robisz miliony w 3 dni, wracasz i budujesz 4 wille i w ogóle żyjesz na zawsze już happily ever after. Niestety nie. Wśród osób, które ja znam, nie znam zbyt wielu, którzy by powiedzieli, okej, to jest dokładnie to, o czym marzyłem całe życie i to o niczego innego nie chcę. Natomiast w Polsce ludzie widzą tylko to, o jacie, tyle zarabiasz. Tak, ale nie bierzesz pod uwagę faktu, że 3/4 z tego płacę czynszu. Czyli widzi się jakby tylko te teoretycznie dobre strony, te pieniądze, bo de facto większość z nas dlatego wyjechała, prawda, dla pieniędzy. A nikt nie widzi tej reszty i to jest dokładnie to, że okej, widzisz, że mam samochód, czy że za tygodniówkę mogę kupić pralkę, czego ty nie zrobisz, ale nie widzisz, że nie byłam, jak mama była w szpitalu. Nie widzisz, że nie uściskałam siostry, jak się zaręczyła. Nie widzisz, że nie byłam przy porodzie mojej najlepszej przyjaciółki. Tego nikt nie widzi. Tej całej reszty, tego, że nie masz się do kogo odezwać, tego, że kończysz Jagiellonkę, a ktoś ci sugeruje, że może jakbyś gimnazjum skończyła tu na miejscu, to ci będzie lepiej w życiu. Tego nikt nie widzi. Widzi się tylko tą różową stronę. Różowa strona życia. Nikt nie widzi szarości. Nikt nie widzi, ale też nikt nie słyszy tego, co słyszą imigranci. A Iza opowiedziała nam, że gdy po 5 latach charówy w charakterze hotelowej sprzątaczki i po wielu godzinach wolontariatu dostała nareszcie lepszą pracę, do której wykonywania od początku miała kwalifikacje, nostryfikowany dyplom Jagiellonki, usłyszała, że to skandal i wstyd, bo jej stanowisko, prestiżowe, dobrze płatne, należy się miejscowym. Imigranci, powiedziano jej, są od prac polowych, tania siła robocza. Taki komunikat może zwalić z nóg, ale posłuchajmy dalej. Bariera językowa jest jedną z rzeczy. Dostęp do jakby na przykład pomocy psychologicznej czy tak dalej, po prostu go nie ma. No jest niezwykle ciężko. A jakby mówienie o sprawach osobistych czy trudnych jest trudne z definicji, a jeszcze mówienie przez tłumacza, no to już w ogóle jest ciężkie, prawda? Nawet taka głupia rzecz jak dostanie się do domu. Z głównej wyspy wsiadasz na pierwszym lotnisku i 3 godziny później jesteś w domu. Tutaj nie. Tu musisz lecieć na główną wyspę, znaleźć jakby połączenie, żeby się dostać do domu. De facto zajmuje to cały dzień, jeśli nie dłużej, i kosztuje fortunę. Następna sprawa. Tutaj są te bardzo specyficzne zasady, prawda, że dopóki nie masz tej nieszczęsnej 5-letniej rezydencji, nie dostaniesz zasiłku, nie możesz się starać o większość prac, nie wynajmiesz większości mieszkań, więc żyjesz naprawdę, z przeproszeniem, w gównianych warunkach za fortunę. Powszechnym problemem na Jersey, to się tak może wydawać mała rzecz, jest cholerna pleśń, która jest po prostu wszędzie. I ludzie de facto wolą iść do pubu,
bo tam mają 3 kumpli, i się napić, i pooglądać mecz, albo spotkać się z dziewczynami na winie, zamiast siedzieć samemu w domu, prawda? Mm-hmm. Ta izolacja i te warunki życia i ta drożyzna to jest następna rzecz. Ludzie, wiesz, przyjeżdżają tutaj z tym, no nie amerykańskim, ale jersejskim snem, który się nie realizuje tak naprawdę. Nie ma tego, wiesz, że przyjadę, popracuję, odłożę. Wiesz, jak ja tu przyjeżdżałam w 2005, ja powiedziałam mamie, mamo, będę za 3 miesiące. To było 13,5 roku temu. I myślę, że tak się zaczyna historia w większości nas tutaj. Bo jadę, myślę, kurczę, odłożę te 3000 funtów, wrócę, będzie super. Nie, i tak się nie dzieje. Mm-hmm. A później im dłużej tu jesteś, tym trudniej jest wrócić. Jasne. Tu małżeństwa się rozpadają bardzo szybko, tu związki są na chwilę. Tyle Iza. Oczywiście podczas naszej rozmowy mówiła również o pozytywach życia na Jersey i korzyściach, jakie płyną z bycia imigrantką, ale w jej ocenie bilans jest raczej ujemny. Szczególnie jeśli chodzi o mężczyzn, bo jej zdaniem są mniej odporni i nie potrafią prosić o pomoc. Ja się wypłaczę mamie przez telefon, powiedziała nam Iza, a mężczyzna już niekoniecznie. Będzie zgrywał macho. A jeśli do tego przychodzi mu żyć w trudnym otoczeniu, w systemie, który dla mało zamożnych imigrantów nie jest szczególnie otwarty czy przyjazny, wyzwanie jeszcze się potęguje. Jersey nie należy do Unii Europejskiej i nie jest formalnie częścią Wielkiej Brytanii, a jedynie jej terytorium zależnym. I dlatego ma własne, oddzielne rozwiązania, jeśli chodzi o dostęp do pomocy społecznej, do zasiłków, do służby zdrowia. Iza też o tym wspominała. Prawa imigrantów nie są automatycznie gwarantowane. Czeka się na nie 5 lat. O wadach systemu będziemy jeszcze mówić w kolejnych odcinkach. Teraz dajmy tylko 2 przykłady. W domu Rzeszowskich dochodziło do przemocy, bardziej psychicznej niż fizycznej. Wiemy, że Iza Rzeszowska, żona Damiana, szukała pomocy w organizacji Women's Refuge, ale z jakiegoś powodu jej nie dostała. Czy dlatego, że była imigrantką z Polski, której angielski nie był idealny? Czy fakt, że nie mieszkała na Jersey 5 lat, a więc nie miała statusu rezydentki, miał znaczenie? Druga sprawa. Próba samobójcza Damiana na kilka tygodni przed masakrą. Przedawkowanie silnych leków psychotropowych. Odratowano go w szpitalu, ale już nazajutrz został wypisany do domu. Bez obserwacji, bez zalecenia konsultacji psychiatrycznej, bez niczego. Jeden z ekspertów, dr Philip Joseph, którego będziemy jeszcze obficie cytować, w czasie procesu powie, że próba samobójcza nie była na serio. Że Rzeszowski chciał w ten sposób jedynie zaszantażować żonę, by swoją czułą reakcją i późniejszą opieką dowiodła, że nadal jest dla niej ważny. Ale inni biegli psychiatrzy nie zgodzą się z tą oceną. Także niektórzy Polacy żyjący na wyspie o całą tragedię obwiniają właśnie system, a może właśnie bardziej luki w systemie, które imigrantom przysparzają więcej trudności niż wyspiarzom. No chyba nikt jednoznacznie i kategorycznie nie może powiedzieć, co ostatecznie zdecydowało lub przeważyło, że upalna niedziela 14 sierpnia 2011 roku tak, a nie inaczej zapisała się w pamięci wszystkich wyspiarzy. W naszym serialu chodzi raczej o próbę zrozumienia, czy Damian Rzeszowski wiedział, co robił, gdy po zakończonym grillu sięgał po nóż, po 2 kuchenne noże. Społeczne tło jest oczywiście szalenie ważne i będziemy się nim zajmować. W kolejnych odcinkach przedstawimy cały kontekst, w jakim rozegrała się tragedia. Ale podczas tej naszej kolacji w kuchni Chateau Vermont uznaliśmy, pamiętasz Ewa, że kluczowa jest inna kwestia. Tak. Czy zabijając 6 osób, żonę, 2 dzieci, teścia, przyjaciółkę rodziny i jej córkę, czy Damian Rzeszowski działał świadomie, czy był niepoczytalny? Czy biorąc pod uwagę, że on sam w czasie procesu odmówił zeznań, kiedykolwiek dowiemy się, dlaczego zrobił to, co zrobił? Czy kara, jaką dostał, była sprawiedliwa? Żeby spróbować odpowiedzieć na te pytania, prześledziliśmy dokładnie całą historię. To wszystko, co doprowadziło do niedzielnej tragedii, a także jej konsekwencje dla wyspy i dla mieszkających tam Polaków. Wracaliśmy na Jersey wielokrotnie, byliśmy też w Londynie, Nowym Sączu i Bydgoszczy. Nawiązaliśmy współpracę z wyspiarską policją i sądem, gdzie odbywał się proces. Dostaliśmy do przesłuchania 10 godzin nagrań z 10 dni procesu. Konsultowaliśmy się z polskimi ekspertami od medycyny sądowej i psychiatrii. Wiele godzin przegadaliśmy z ludźmi, którzy znali rodzinę Rzeszowskich, z ich przyjaciółmi i rodziną. A ja bym chciała podziękować Kasi Gałek, świetnej dziennikarce, która przez pewien czas była naszą prawą ręką. A więc, zabijał czy mordował? Miał plan, jak będzie twierdził prokurator, czy działał w amoku, jak będzie przekonywał obrońca? Może u podstaw leżał alkohol? Wiemy, że w niedzielny poranek Damian wypił szklaneczkę whisky, a po spożyciu miewał problemy z agresją. Do tego był zmęczony, bo właśnie wrócił z urlopu w Polsce. Prowadził całą drogę z Nowego Sącza do francuskiego Saint-Malo.
a później na promie opiekował się synem. Czy w czasie wakacji w Polsce Rzeszowski pił więcej niż zwykle? I czy był w ciągu alkoholowym? A co z głosami w jego głowie? Czy aby na pewno je słyszał? Czy nie wymyślił ich po to, żeby dostać łagodniejszy wyrok, krótszą odsiadkę? Opowiadając psychiatrom o głosach, co róż zmieniał wersję. Na historię Rzeszowskiego spojrzymy też szerzej, przez pryzmat przemocy domowej wśród polskich emigrantów, bo statystyki, do których dotarliśmy, a w które wpisuje się zbrodnia z Wiktoria Krezent, są porażające. To, co wyszło z naszej reporterskiej roboty, możecie przeczytać w książce Głosy, która właśnie się ukazała nakładem wydawnictwa Czarne. Albo możecie posłuchać tu, w naszym serialu Głosy, co słyszał morderca.